Hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Siemanko MTV, bardzo się cieszę za odpicowanie mi chaty. No, udało mi się troszeczkę między odcinkami upiększyć kurwo bianko. Moja kurwa bianka będzie napierdalać naprawdę srogie wino. Już jest pomalowane, jest ogarnięte. Baba tutaj jakoś czochra podłogę. A poza tym mamy już troszeczkę wyposażenie kuźniane, więc naprawię sobie trochę ciuszkę, naprawię sobie mieczor i będę mógł lecieć w kierunku Regisa i zobaczyć, o kurde, jak zwykle poszedłem nie ta droga, zobaczyć jak się sprawy mają, skoro już udało mi się ocalić tego łyżkowego ochlapusa, który teraz jest moją kucharką. Więc Regis, I'm coming! Coming through! Nie wiem jak wy, ale ja się strasznie wciągnąłem w Wiedźmina i gdybym miał możliwość spędzenia przy nim więcej godzin w samotności, w ciszy, w spokoju, bez współlokatora, bez ludzi, którzy przychodzą na imprezy. O fuck. Tam daleko, dupie z nim. Muszę się gdzieś wspiąć. Gdzie jest ta kurwa? Dlaczego ja nie lubię tych archeopsów, archesporów? Dlatego, że kurwa nie mam pojęcia gdzie one są, one pierdalają zewsząd. Zdychuj, kurwo! To wszystko? Najbardziej wkurwiający jak dotąd potwór w całym uniwersum Wiedźmina, jeżeli chodzi o grę. Po prostu dawno mnie tak żaden boss, potwór, cokolwiek nie zirytowało. Lender, znowu jest ten motyw, że muszę wejść w podziemia? Co jest? Trzeba było pokazane, że gdzie indziej. Gdzie było to cudne wejście? Dobra, tu się wchodzi do... Aha, okej. Okay. Tędy się chodzi do Regisa. Hello Regis! Regis Vaginis. O kurde, co to się dzieje? I jak zwykle potrzebuję kota. Bo nic tu nie widzę. Krew gula, ale kajsta. O, fajnie. Muszę ponaprawiać sprzęt. Mieszczostwo, mieszczonio, zajebądzio. Dobra. Czy to są jeszcze jakieś fajne rzeczy, pierdołki, które mogę wziąć? No niekoniecznie. Więc idę z nim jak najlepiej pogadać. No i ja. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Przydatne z nich stworzenia. Często korzystasz z ich pomocy? Staram się jej nie nadużywać. Jednak rzeczywiście czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność, że w razie, gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem.
długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Niebezpieczne? Dlaczego? Przecież to jednak dalej będziesz ty. Ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów, Tesza Mutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To Tesza Mutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach Tesza Mutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Tesza Mutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Co? Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie już pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą klamka zapadła. Chodźmy do Tesza Mutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. Zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. Jak będę musiał zabić go, to ja się rozwalę po prostu. To będzie dla mnie totalna tragedia. Lubię Regisa, jest naprawdę bardzo fajną, barwną postacią. I byłoby naprawdę mi szkoda, gdybym musiał go zabić w momencie,
gdy dopiero co wrócił do żywych. Tak. No sobie wrócił do żywych jakiś czas temu, ale no, że się zniepokoił. O, na tej zasadzie. To by mi sprawiło, żebym czuł przykrość. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. No na pewno tego chcesz? Przecież kurwa trochę za późno. Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuje. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Prowadź. To się już to by? Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Jak to zrobiłeś? No, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer, tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. Co? Nie podoba mi się ten strój ani trochę. Ja jestem tym, który służy plemieniu. Przeczytajcie sobie. Książka? Hodowla trzody ludzkiej? Lol? To na poważnie? Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których... Przeczytajcie sobie. Tak powstało, to wątpliwe moralnie dzieło. Miejsce. W powietrzu wisi śmierć. O wiele osób dokonało tu żywota. Masakra. Strasznie mi się podoba. Strasznie klimatyczne miejsce i ta dziura w ziemi. Jest takie piękne. O, panie. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Gdybyście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wygodzili. O, w pizdę! O, kurde! Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. Rzeczywiście. Ale ja nie brałem w tym udziału. Cele? Kogo tu trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta historii mojego ludu. Wolałbym nie przywoływać dawnych demonów. Co to za glif? To Amuru. Oni udali się za morze. A mogę te wszystkie glify sprawdzić? Co oznacza ten symbol? To Det. To ci, którzy poszli na wschód, za góry Sinę. Ała. A to? Co to za plemię?
plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. Co to za glif? To Amurów. Oni udali się za morze. Co to za glif? To Amurów. Oni udali się za morze. Co to za glif? To Amurów. Naprawdę? To jest to samo, dlaczego nie pokazuje? Bez sensu. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Khadmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Khadmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. No, w ręce prac zwierząt. To i tak wyglądałoby wasze życie. Teraz krowy ratować. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli. Wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał tu pojazdy. No, chciałbym postawić, nie? Czemu nie mogę? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Sprawdzę, czy we wszystkich mogę postawić. Okej. Aha, znaczy jej trzeba artem rozwalić. Trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuknie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. I teraz warto by było przeciwko jakiś olej przeciwko trupojadom. Wisielców. Ulepszony olej przeciwko trupojadom. Dobra. Czy jakieś petardy? Coś, co robi dużo bum i dużo ognia. Oślepia przeciwników zasięgu wrażenia. Nie. Bym wolał. Zawiera figury, które czasowo wstrzymują przemiany potworów, nie? Kartacz. Zadaję zamrożę. Och, okej, okay, północny wiatr też jest dobry. Ajajajajaj. A ty co, podpalasz? To jest gwiazdę, czy co? Dobrze. A tutaj coś wychodzi. To wytrzyma? Nie wygląda na jakoś nadzwyczajnie wytrzymałe. Khadmar siedział w niej ponad 200 lat, mówiłem ci. Pozory nylą. Na kurwia. Przynęty rozłożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie zbudziesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mi boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Bierzmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie.
kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Może umówimy się na jakieś hasło? Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. No i co wtedy zrobisz? Nie wiem, uspokoję cię jakoś. Hej, spokojnie. Nie będzie nic zrobić. Nie to z nas. Przyjebało. Ja chcę... Błęd! Szybciej! Szybciej! Urydę! Andrzeju! Panie! O pizdzie! Uciekaj! Te! Okej. Wymagająca walka. Muszę bardzo szybko biegać od punktu A do punktu B, bo ich jest coraz chyba więcej. Aż mi oko zabolało. No ale spokojnie, zaraz damy radę, mam nadzieję, bo to jest totalna masakra. Halo, gdzie jesteś? Reggie! Przynęty rozłożone, co teraz? Może umówimy się na jakieś hasło? Dobra, Gwen... Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. No i co wtedy zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. Miejmy to za sobą. Dobra, mam nadzieję, że tym razem pójdzie troszeczkę lepiej. Ciągnij! Łopaj! O!
O kurwa. Oj. Dobrze. O. Posłyszę kolejny. O panie. Kartaczki. O, czekaj. 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 O panie. Jest totalna tragedia. O, pizdziet. Dobra, ja bym może tutaj pozmieniał jakoś te... Aha, oleju nie nałożyłem, fajnie. Tak. I gdzie jest tak chłodniły wiatr? Zamieńcie się miejscami, bo naprawdę, kurde... Pyk. No toć kurwa mam wypierdalać. Ten fleder mnie wkurwia. Dobra. No spierdalaj kurwo. No nie. O, te. No szpizdziet. Fuck you. Dobra, trzeba skakać, ile sił w nóżkach. O nie, kolejny fleder. Hopa. Zmiana. Okej. Okej. O, nie wiem co robię. Nie wiem. Kurwałaś, to nie to co chciałem. Dobra. Wypierdalać. Wypierdalać, no nic nie zrobię, kurwa. Dobra, truję się już. Dobra, nie jestem w stanie tego przetrwać. No. Nie wiem, może inny znak. Kurwa, ale to jest w chuj trudne. Naprawdę, jak już ich zrobi się masa, to już jest naprawdę do dupy. Ale nie, to jest akurat fajne, że można się pomęczyć z przeciwnikiem, a nie, że kurde, zabijasz go bez problemu. Oła, masakra. W pierwszym Wiedźminie Dziki Gon bez dodatków. Na początku to zabijałeś wszystko. Jak leci na przedostatnim poziomie. Znaczy początek gry był trudny, ale później jak już zdobyłeś tam sprzęt, zdobyłeś miecze i ogólnie byłeś troszeczkę przekonany, to już nic nie stanowiło problemu, żaden boss. Dobra, jeszcze raz. Ustawionko. Okej. To jest przeciwko trupojadom? Dobra. Tu. Tak, żeby ich ogarnąć na samym początku. To się przyda, to jest okej. Belty się przydadzą inne.
O ile w ogóle będę ich używał? To jest najlepsze pytanie. Czy ja mam jakieś ciekawe bełty? Obrażenia od srebra, przebija pancerz, przebicie pancerza, szansa na krwawienie. Dobra, to niech będzie.